Okej, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Vampire Survivors. Kochani, mamy dzisiaj kilka rzeczy do zrobienia. Mam tutaj komentarz pewnego pana, Herevitonator, który bardzo, ale to bardzo nam pomaga z tymi unlockami tutaj w Vampire Survivors. I właśnie on powiedział, żebym zajrzał tutaj sobie do unlocków i ogólnie stwierdził, że najlepiej byłoby osiągnąć 80 poziom w Gallo Tower, żeby odblokować kolejną mapkę. Ale przed tym, zanim to zrobimy, musimy sobie odblokować półmarolę, żeby kombować ją z naszym czosnkiem, który jest taki super hiper. A tak naprawdę wystarczy przetrwać 5 minut z Gennaro. Gennaro jest dosyć słabą postacią jak dla mnie, bo on ma ten nóż rzucający. Ale jakoś damy radę. Dodatkowo zauważyłem, że odblokowała nam się mapka. Mapka, która nie powinna tu być. To chyba jest jakiś secret. I tutaj się teraz zastanawiam, czy lepiej grać postacią, żeby odblokować sobie ten bonus. Bo nie wiem, czy to ogólnie jest mapka, która będzie non-stop. Tego nie wiem. I się właśnie zastanawiam, czy warto to robić. No, może spróbujmy tym POE zagrać jeszcze raz. I zagrajmy tą mapkę, bo ja nie wiem, co to jest ta mapa. Kurde, arkan nie włączyłem. What? Ej, czemu tak się dzieje? Czemu my jesteśmy na tej mapie? To chyba tego nie powinno być. Mam jakąś podwójną próbę? Nie rozumiem. Jakaś jest podwójna próba. Ewidentnie tak to wygląda. Najgorsze jest to, że my nic nie dostajemy, jeżeli chodzi o DPS-y. Więc albo polecimy i nam się uda, albo mamy problem. No właśnie. Czyli to był tylko, że tak powiem, startupik z poprzedniej mapki. Dobra, ale ta mapka zostaje, więc spoko. Spróbujmy sobie zrobić znów Gallo Tower. Gallo Tower czy Mad Forest? Tu 5 minut będzie ciężej wytrzymać. Dobra, zróbmy sobie ten Gallo Tower. Zróbmy Gallo Tower i weźmiemy sobie jeszcze, bo zapomniałem oczywiście o arkanach. Gdzie są arkany? Niech będą arkany, Gallo Tower, startujemy. Rozumiem, że mam tutaj różne rzeczy do wzięcia. No dobra. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale okej. On ma bardzo słabe te przedmioty początkowe, że musimy cały czas być zwróceni do przeciwnika. To jest tak słabe, tak irytujące. Dobra, na szczęście mamy już co innego. No Santa Water chyba jest tutaj najlepsze, bo z tych kombosów, które mamy. Tych kombosów, które mamy tutaj, kość się z niczym nie kombuje, czy się kombuje? Chyba się z niczym nie kombuje. Więc jest lipa. A Santa Water kombuje się z Attracting Orbem. Z Attracting Orbem. Tu jak sporo tego przeleciało. Dobra, Axy czy Rune Tracer? To jest pytanie. Rune Tracer kombuje się z Armorem. Armor tak średnio. Run Tracer kombuje się. Czekajcie, już mówię o Run Tracerze. Aksy kombują się ze świecznikiem. Aksy. O nie. Więc tym razem robimy to bardziej z głową. Musimy to 5 minut przynajmniej wytrzymać. To jest minimum, które chcę osiągnąć, przynajmniej dzisiaj. Niekoniecznie na tej postaci, no bo te noże, to mówię, to jest masakra totalna. Nienawidzę tych noży. Attract
Attract Orb akurat, ale jest i Spellbinder. Spellbinder kombuje się tylko i wyłącznie z Biblią. Z Biblią. No nie, no mamy tego orba, to bierzemy orba. Ojejejej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ile tego tu jest? Od cholery. Spellbinder i Run Tracer, no. Ojejejej, Clock Lancet. Clock Lancet też nie jest złym przedmiotem. Ale tu chyba się bardziej Run Tracer skombuje. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra. O ile nie umrę. Oj, ten Run Tracer zaczął działać pięknie. No nie no, dobra, ten Run Tracer jest jednak lepszy. On się pięknie ze wszystkim kombuje. A jeszcze z małymi pomieszczeniami to jest w ogóle świetne. Santa Water. No spróbujmy sobie ten Santa Water ogarnąć, no. Nie mieliśmy go chyba jeszcze. Jego chyba jeszcze nie mieliśmy. Au, 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 au. Jest i garlic. Jest i garlic, ale garlic się nie skombuje. Cross by się z koniczyną skombował. No ale biorę garlic. Garlic w razie czego nam pokazuje też, pokazuje, odpycha nam pociski. Też jest przydatne. Więc to też jest przydatne. Wow, to się wpierdzieliłem. Shadow Pinion. Shadow Pinion kombuje się z Wingsami. Czekajcie, a to się z czym kombowało? Żyrandol? Żyrandol z aksami. Kurde. Jak na złość. O nie! Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ale tyle eksplozji naprawdę aż żal nie brać. Empty Tome. Empty Tome kombuje się z niczym. A nie, kombuje się, przepraszam. Empty ze Spellbinderem? Nie Spellbinderem, przepraszam. Magic Wandem. Liczę na to, że dostaniemy to. Ten przedmiot jest boski. Magic Wand to jest, kurde, jeden z lepszych przedmiotów, no ale musimy już chyba zacząć iść w dół troszeczkę. Kurde. Lower. Z czym się Lower kombuje? Z niczym chyba. Się kombuje? Kombuje się, ale nie mam tych przedmiotów nawet. Nic nas to nie interesuje. Lighting Ring. Lighting Ring kombuje się z Duplikatorem. A dobra. Liczę na to, że trafimy. Liczę na to, że trafimy. Marna to moja szansa, ale może, może, może. Zbosik. O nie! O nie! Nie bita! 5 minut, jeszcze 2,5 przynajmniej. Jeszcze 2,5, przynajmniej 2,5. Crown. Nie no, lecimy. Hollow Heart. Hollow Heart nie kombuje się z niczym. Kombuje się z Celestial Dusting, chyba. Chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Co jeszcze chyba jakieś połączenie? Kurde, nie, co to w ogóle jest? To jeszcze jakieś specjalne bronie. Ogólnie sporo tego jest, naprawdę sporo tego jest, ale Crone. Crone kombuje się z pentagramem. Hollow Heart oczywiście z biczem. No tak, broni to my już nie będziemy mieć. Na pewno nie będziemy mieć broni, więc teoretycznie możemy już śmiało iść na Santa Water. Broni już mamy zajęte wszystkie. Ej, kurde, nie widziałem go. No umrę. Kurde, umrę. Kurde, umrę chyba. O, tam jeszcze jakiś mob. Strzelający. To mi chyba nie przeszkadza, tak. Nie przeszkadza mi w żaden sposób. To może ta strzelać do samej śmierci. O, dobra. Lecimy na aksy. Coś fajnego? Lightning Ring. O kurczę, czekajcie. Czekajcie, bo nam movement padł. A movement kombował się z... Aj, kurde, Shadow Pinionem. To też nas już nie użyłam w dobry sposób. Mieliśmy tego Shadow Piniona, ale niestety go olaliśmy. Niestety go olaliśmy. Expów. Crown, nie chcemy Crowna. Chcemy aksy. 6 sekund, przynajmniej 6, no. Przynajmniej 6 sekund. Uff, dobra, już mamy to chyba. Przynajmniej achievement 5-minutowy mamy. Przynajmniej to. Też ten, niestety ta książka nam się nie przyda, skoro już mamy broń. No i nie wyszło jak chciałem, no trudno. Spellbinder, no nie chcę tego, wolę te noże. Trochę się pomyliłem, ale garlika musiałem wziąć. Garlika musiałem wziąć, to jest item, który jest must have. Jeszcze Clover nam wpadł, wow. Ale nie mamy Holy Crossa. Nie mamy Holy Crossa, niestety. Dobra. Niech będzie i to. Niech będzie świecznik. To już jakiś bozik padł? What? Nie widziałem, że tam w ogóle boss był? Co tu się dzieje? Bracersy się łączył z nożem, o dziwo. Dobra, weźmy to. Dobra, Holy Water. Santa Water, level 5. W ogóle garlic na mnie wpada. Mnie troszeczkę martwi. Dobra, Rune Tracer. Rune Tracer robi tu robotę. Ojej, to chyba będzie śmierć. To będzie chyba śmierć. Dobra. O dziwo jeszcze nie. O dziwo jeszcze nie. Z
Serio i znów to? Wywaliło, no nie! O, garlic. Tylko garlic, no dobra, niech będzie garlic. To jednak robi roboty, to jednak robi roboty, oj tak. Oj tak, 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 tak. Krowę porwał ptak. Żadnego leczenia nie dostaliśmy jeszcze i to mnie bardzo martwi. To mnie bardzo, bardzo martwi. I tu jeszcze tyle expów pozostawało, no. Tu jeszcze tyle expów jest. Au. Au, 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 au. No, musimy lecieć. Nie wiem po co, ale musimy. Oj, umrę raczej, oj, umrę raczej. Żadnego leczenia, nic. Gra nas ewidentnie nie lubi. Nie mam jak tam przejść, no nie mam, po prostu nie mam. Kurde, a jeszcze dostaliśmy, ajaj, no to i tak koniec, no. I tak koniec. Jeszcze żyłem, lol! No nie! Dobra, Pumorolla odblokowana, świetnie. Pumorolla odblokowana, już tym gównem nie będziemy grać. Czyli teraz gramy Poe i robimy dalej Galo Tower. Robimy dalej Galo Tower. Stage 4. Dobra. Dziadzie, mam nadzieję, że wyjdzie lepiej. Dobra, jest już Magic Wand i jest Garlic. Wolę Magic Wanda od Run Tracera. Czy ja chcę to Santa Water? Z Attract Orbem nie. A może Knife'y chcę? No się też z Bracerem tylko łączy. Też tak niedobrze. No garlic to jest garlic. O, już jest już Pumarolla. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Czyli już sobie garlic skombujemy, jeżeli dotrwamy w ogóle do tego momentu. Crown? Czy my chcemy crown? Się z pentagramem łączy, ale... Właśnie, lipa. Teraz wolę tą Pumarollę. To ja już wolę tą Pumarollę definitywnie. Normalnie stay challenge. Garliczek robi robotę. Dobra, jest Magic Wand, jest też Lightning Rod. Lightning Rod kombował się ze Spellbinderem. Duplikatorem. Szpinak też jest spoko. I szpinak kombuje się z Fire Wandem. Ale niech będzie ten Lightning. Niech będzie ten Lightning. Oj, 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 robi się niebezpiecznie. Jest Magic Wand, jest Clock Lancet. Dobra, moi drodzy, delikatny skip. Musiałem przerwać na sekundę, ale już wracamy spokojnie, spokojnie. I tak, czy my chcieliśmy Axa? Co my mamy w ogóle? Garlic, to, to i to. Penumora, Czy ten Ax nam się przyda? Nie wiem, co on tu ma. Death Spiral. Nie, nie chcę go. Clock Lancet? Czy chcemy Clock Lancet? Potrzebowalibyśmy do combo ringi, których nie mamy. To czyli też nie chcemy Clock Lancet. Magic Wand.
Trochę nie rozumiem, na czym polega zdobywanie tutaj tych poziomów, jeżeli chodzi o ten Galo Tower. Galos Tower? Galo Tower? Nie wiem. I troszeczkę mnie to zastanawia, ale myślę, że to ogarniemy. Bracer, no bracery to by się przydały nam właśnie do noży. Ale jeżeli chcemy noży, no to trudno. Pentagramu również nie mamy, więc no cóż. Bardziej skupiam się na garliku i na Magic Wandzie. To jest taki typowy mój mindset, który dosyć mocno się sprawdza. Dobra, kolejne expy. Jest garlic. Kurde, no. Stanta Water. No przydałoby się to wziąć, ale jednak ten garlic. Korci garliczek. Korci. Bardzo korci. Ej, zostawcie mnie. Gnoje. Dobra, może byśmy już powoli zaczęli iść. Jeszcze lak plus 10, świetny. Kurde, Attract Orb. Naprawdę musiał teraz zlecieć. I Fire Wand. Fire Wand potrzebował szpinaku. No to będziemy bardzo chcieli na to iść. Dobra, Fire Wand niech będzie. Zgadzam się na Fire Wanda. Niech będzie. Czemu muzyka przestała grać? Halo? Nie wiem czemu. Ile was tu było? Panowie, proszę się nie pchać, dla każdego starczy. No i jest Shandabar. I na run Tracera byśmy mieli teraz armorek, ale oczywiście Shiro tego nie wziął. Na Axie też byśmy mieli, no ale dobra. Dalej lecimy na garlic. Chcę zobaczyć, jaki jest element garlicowy. Ulepszający element garlicowy. Jednak to odpychanie jest spoko. Zaraz zginie. Dużo mu nie zostało w sumie. Trzymałem tego pseudo lifesteala, który nam pozwala regenerować zdrowie, bodajże 0. O, 2! Nie! Co to było? Jezusicku. Nie może tak być, to się tak nie może skończyć. Dobra, bierzemy to. Magic Wand, okej. Może być. Jezu, one tak mi się zlewają strasznie, te szkielety. Naprawdę, no one mi się zlewają, nie wiem czemu. Co one robią? A one się materializują, dlatego... Dlatego ja mam taki problem z rozkojarzeniem tego wszystkiego. Dobra, są Winxy. Winxy kombują się po raz kolejny z Song of Mana. Nie, przepraszam, z Shadow Pinionem. A Spellbinder kombował się z książką. Kurde. Ale to jest tam niepotrzebne. Dobra, Winxy, niech będą Winxy. Może Piniona nawet ogarniemy. Dobra, te szkielety mnie irytują bardzo. Cholery jedne cały czas się respią. Dlatego ja miałem taki problem z nimi. Teraz już wiem. Dobrze to zauważyłem. Au. O nie. Wpierdzieliłem się troszkę. Doszedł do góry w razie, bo... Dopóki nie zabijemy tych cholernych czerwonych szkieletów. Gnoje jedne. Co mnie uderzyło? Halo? Na pewno nie pocisk, bo od pocisków to jestem prawie nieśmiertelny. Nie, ale ładny mamy lifestealik, jest fajnie. Tract Orb. Cały czas kusi. Skipnęliśmy, bo to mi się nie podobało. Co nam zaproponowali.
King Bible. Kurwa. Mogłem brać tego Spellbindera. Dobra, liczę, że jeszcze wydropi. Liczę, że jeszcze wydropi. O nie, dragony. O nie, drugie dragony. Jeszcze boss tu jest. O nie. Magic Wand. Lecimy Magic Wanda, bo jego jest najłatwiej po prostu ulepszyć. I o Jezu, znowu czerwone skurwysyny. Czy to nie rozwala? No właśnie, rozwala. Gnoje. Garlic. Pichion. Pichion ma combo z niczym. Nie wiem, czy on ma combo. Z samym sobą. Ewidentnie. Holy Cross ma z czterolistą kończyną. Czyli garlic. Czyli garliczek. No won! Kurde, no dobra, no wezmę to i spierdzielam stąd. Magic Wand. Który poziom? Szósty. Nie mamy trochę jak przejść. Nie mamy trochę jak przejść. Nie lubię tych kurde czerwonych zasrańców. No tu się nie da przejść, bo tu są barierki. Tu się nie da przejść. Cholerna barierka. Ale Spellbinder widzę raz na dole. Do wzięcia. Kurde. Garlic? Czy Spellbinder? Spellbinder był do wzięcia na pewno. Garlic. Ja wiem. Nic mi nie musicie mówić. Jak tego nie wezmę, to jestem lama. Idziemy. Kurde, nie wiem, no. Jak mi się nie uda jednak wylewelować tego, no bo tu jednak troszeczkę jest ciężko. Daleko to w ogóle jest? Nie, Spellbinder jest już niedaleko. Spellbinder jest niedaleko. Tylko nie pamiętam, czy Spellbinder można wziąć jako na przykład kolejny przedmiot. W sensie, jak na przykład mamy już full swoich, nie? Do wzięcia. To mnie bardzo ciekawi. O, jeszcze Whip się znalazł. No. No garlic. Siódmy poziom. Jeszcze jeden poziom garliczka i będzie git. I zobaczymy, czy w ogóle garlic się opłaca jako enchant. To Pam Mora jest w sumie spoko, bo mamy non-stop full HP. A dostajemy po dupci mocno. Dostajemy po dupci mocno, mimo wszystko się trzymamy dosyć fajnie. Dosyć fajnie się nawet to trzyma. Mówię, bardzo boli mnie na tym trybie to, że my musimy iść. Że nie możemy stanąć w miejscu i sobie farmić i wyekspić tej postaci. To mnie bardzo boli. Mega. Daleko jeszcze? Niedaleko. Niedaleko. Kurde, żeby tylko ten garlic zobaczyć, to już będę szczęśliwy, naprawdę. To już będę szczęśliwy. Magic Wand, nie! Clover. Clover to jednak był do Holy Crossa, to nie chcę. Kusi. Nie siku, tylko kusi. Nie, ale widać, że te takie słabsze moby naprawdę padają od samego garlika. To jest świetne. Dobra, jest Magic Wand. Już będziemy mieć go na 8 level. Zabijemy bossa i jest fajnie. Szpinak jest potrzebny. Dobra. Co? What the fuck? Czy nie było kombinacji?
Ej, no co jest? Halo. No mam przecież na ósmy. Kurwa. Ale jestem baran. Nie mam Spellbinder. Empty Town, przepraszam. Jezusicku, co mi to dało? Nic mi to nie dało, jestem głupi. Zapomniałem się. Zapomniałem się, kochani. Tak to jest często. Już myślałem, że będę miał garlic, jakby mi wleciał na ósmy. Gdyby było coś, a nie. Bo tak się zintegrowałem tym, że w końcu będę o czym ich nawalać, że zapomniałem. Shadow Pinion, Shadow Pinion. Ty się kombujesz z Winxami. Sorry, garlic. Może to nie jest dobry pomysł, ale cóż. Au, 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 au. Robi się niebezpiecznie, jest garlic. Atraktorb. Atraktor, dobra, nie skoliło tyle. Czekamy teraz na bossa i mamy to. Czekamy na bossa i mamy to. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy jeszcze w następnym odcinku z Vampire Survivors. Trzymajcie się. Hej, hej!